No. Damian będzie zachwycony tym wszystkim. Jak to będzie odmowa, to mi się co... On nie będzie tego oglądał. Nie. Witam serdecznie szanownych miłośników mądrości. Jesteśmy właśnie na peronie, czekamy na pociąg, jedziemy na konferencję trzecia konferencja, nasza pierwsza. Zapraszamy do oglądania. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Tak, filozoficznych, myślowych, tak. Mówią systemy myślowe. Serce odkryją w Tobie. Znaczy my planujemy tak naprawdę być tutaj jakimiś przodującymi, jeśli chodzi o filozofowanie, o jakieś systemy myślowe. Tak. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat. Witam wszystkich serdecznie. Co będziemy robić? Będziemy starać się przekraczać samych siebie w kierunku doświadczeń ostatecznych. Idea górskiego filozofowania, bo o tym właśnie mówimy, jesteśmy w drodze, dojeżdżamy właściwie do Wrocławia już. Jesteśmy w drodze na trzecią edycję górskiego filozofowania. W tym roku jedziemy w Karkonosze, konkretnie do schroniska Strzecha Akademicka. Nie ma prysznica, kibel jest na dworze, skryte strzechą, jak sama nazwa wskazuje. Dokładnie. Sama idea górskiego filozofowania zakłada no właśnie, element teorii i element praktyki. Wszystko idzie w dobrym kierunku. W tym momencie na Śnieżkę. Natomiast to nie jest tak, że teoria jest po stronie filozofii, praksis jest tylko i wyłącznie po stronie gór. I w filozofii i w górach przenika się element praktyki z kontemplacją. Nasuwa mi się jedno na razie, jedno słowo na S, którego nie chcesz puszczać publicznie. Góry są jednak dosyć wyraźnie realne. Filozofii czasem zarzuca się odrywanie się od rzeczywistości, a filozofia w górach no, pokazuje, że my twardo stąpamy po świecie, mimo że wyglądamy w kierunku no właśnie doświadczeń czy przestrzeni ostatecznych. Mam nadzieję, że uda nam się do tych przestrzeni choćby trochę zbliżyć. Oh, Jesus. Chciałbym się skoncentrować na tym, że są inne źródła filozofowania niż sama filozofia per se, czyli że filozofia nie polega tylko na odwoływaniu się do, nie wiem, Heideggera, Kanta i tak dalej, tylko możemy tak naprawdę w całym naszym życiu znaleźć inspirację do filozofowania, do własnego filozofowania. Żebyśmy się, kurczę, po prostu nie zamykali tylko na... Dokładnie, filozofia nie jest... Na przypisy do Platona. Dokładnie. Można powiedzieć, że Marek troszeczkę będzie chciał głosić tutaj wizję filozofii pauperum, czyli dla ludzi, najlepiej jeszcze obrazkowej. A na góry trzeba wejść, no niestety nikt nie wniesie, dlatego część naszej kadry nie chciała z nami jechać. No. To znaczy podejrzewam, jeżeli dobrze zaplanujesz sobie całą tą wycieczkę, to organizator, magister Płóciennik, pomoże Ci wnieść rzeczy. Albo nawet Ciebie wniesie. Dokładnie, albo Ciebie wniesie. Chłop jest kawał chłopa, jest silny, tak. Przypakowany, więc da radę. Pozdrawiam mamę, tak, jestem w telewizji. Pozdrawiamy, tak. Aj. mam wystąpienie pod tytułem Miłość i męstwo, czyli filozofia w obronie cnót we współczesności. Wydaje mi się, że rozrzut tematyczny jest bardzo szeroki, chociaż tam widziałem, że też jak ktoś ma podobny temat też o cnotach. Nie za wiele da się powiedzieć w ciągu tych 15 minut, ale to zawsze z jakimś zaczątkiem do dyskusji. Wydaje mi się, że to też jest dobre, bo przez to, że jest taka szeroka perspektywa, można też zobaczyć, o czym, nad czym ludzie się zastanawiają. Są dla niego fenomenami i one się znajdują też w pewnym obszarze, w takiej realności pływającej. On może swoją złożoność powiększyć. W jaki sposób się powiększa swoją złożoność? Drogą wiedzy, drogą zdobywania doświadczenia. Na pewno warto chodzić po górach, z tym się zgodzimy. Tak. No to też człowiek się dotleni trochę, prawda, trochę ruchu. A tak to takie siedzenie tylko i dumanie za biurkiem nie jest dobre. No i warto się też zastanawiać, podejmować refleksję nad życiem jakąś głębszą i nad prawdą. Moje pierwsze wrażenie z tej konferencji bardzo fajna. Pierwszy raz w życiu byłem na właśnie tego typu konferencji. Myślę, że warto na nią jechać, nawet jako czynny uczestnik, ale także jako bierny uczestnik. Można jechać śmiało, bo tutaj jest połączone zabawa, kontrażwa z jednak nauką. To jest coś, co jest fajne i co ja oczywiście popieram. Norbert. Słowo jakieś komentarza. Ciekawe coś. Ciekawe historie, ciekawe filozofowanie. Zapraszamy na czwartą edycję konferencji. Jesteśmy w tej chwili na drodze na Śnieżkę. Odeszła nam grupa, dlatego że się uczyłam obsługiwać kamerę. Jestem reporterem od 2 minut. Tak, a do tego trzeba mieć ciężkie wykształcenie, co najmniej podstawowe. Przewodniczka i Kinga są gdzieś tam daleko, ale jak przybliżymy ich, coś widać. Idą sobie. King! To jest właśnie Kinga. Jakie piosenki się śpiewa w górach? Ku integracji. Na ten moment to akurat bym tylko zaproponowała Killing Me Softly. Killing Me Softly, w góry? Tak. Skąd taki wybór repertuaru? Czy jest aż tak trudno w tych górach? Tak, słyszę Mikołaja. Mikołaj? Jest trudno w górach? Nie. Trudne podejście? Nie. Śpiewałbyś Killing Me Softly? Tylko jest ciepło. Śpiewałbyś Killing Me Softly? Nie. No co byś śpiewał? Śpiewałbym ulubioną moją szantę narciarską. Michał opowiada takie górnolotne ideały o górach. Okej, ja lubię, jak on mówi o tym. Ludzie to kupują. Bo są tacy ludzie, którzy to rozumieją. No. Ja czuję respekt do gór. Ale mam na przykład lęk wysokości, więc trudno mi tak doceniać bardzo góry jak Michał. No. I dlatego idziesz na Śnieżkę. Ale bardzo sobie cenię... Bo lubisz się bać. Bardzo sobie cenię wspólne wchodzenie po górach. Tak. W miłym towarzystwie. Niektórzy gadają o pierdołach, niektórzy gadają o bycie, niektórzy ciągle nabijają o zasadzie niesprzeczności. Inni ciągle o jedni nam bywa. No, niektórzy próbują indoktrynować się nawzajem. No i to mnie cieszy, nie? Że możemy iść i zmęczymy się, zatrzymać się przy kimś innym, porozmawiać o czymś zupełnie innym. mniej lub bardziej ambitnym, nie obrażając, nie wartościując. No, ale że jest ta różność właśnie, no. Całe te relacje, zderzanie się z innymi ludźmi, próbować wczuć się w to, jak oni rozumieją góry, to mi się podoba. Ja sam nie mam takiego rozumienia jak Michał, ale doceniam to i przez Michała doświadczenie zapośredniczone to się nazywa. Również odczuwała przyjemność z tych gór. Także. Maksym, dla zderzenia myślowego i różnorodności pokonuje lek wysokości. Ej, proszę bardzo, mamy nawet motto. Jesteście moją ulubioną grupą dnia dzisiejszego, na pewno wyjątkową i tak różną, jakiej chyba nigdy nie miałam. Pytanie brzmi, czy jedyną dzisiejszego dnia? Jedyną. Właśnie się zgubiliśmy. Nasza grupa jest tam gdzieś daleko. Tam do góry. Tam do góry. Kurczę, jakbym słyszała logikę dwuwartościową stąd. To jest przykre, że nie da się kontemplować po cichu gór, tylko o logice dwuwartościowej gadają. Gdzie jest Kasia? Wiesz gdzie? Nie. Kinga, przecież ty jesteś naszym nawigatorem. Jesteśmy genialne? Tak, tak, jesteśmy najlepszymi podróżnikami ever. To już blisko. Prościzna. Droga do Mordoru chyba zakończyła się powodzeniem. Prawda jest taka, że jeszcze nie dotarłyśmy do Mordoru. Mamy jeszcze kawałek, jeszcze możemy spaść, albo jeszcze możemy się czołgać. Tam jest droga do Mordoru. Byłyśmy tam. Byłyśmy tam, wróciłyśmy. Pierścień został zniszczony. Były. Hobbici byli, były elfy, krasnoludy, Maksym. Takie osoby były. Droga w górę i w dół to jedno i to samo. Gandal jest. Jest Gandal. Mianuję was, żebyście płynęli po morzach i oceanach tu na Karpaczu, Karpatach i nawet w Tatrach. Specjalny reset mu. I mieć pod kile. Gratuluję w imieniu własnym i organizatorem, żeście wytrwali. Co na to organizator? Ja popieram, w pełni popieram taką inicjatywę. Trzeba wtajemniczać. Teraz szukają głupiego, który by prowadził panel. A nikt się nie zgłosi, bo wszyscy wiedzą, co się z tym wiąże. Że trzeba później posprzątać. A Maksym tak naprawdę tutaj wyznaczy teraz osoby i oni sobie stąd pójdą. Zrobią nas wszystkich z balona. No i już wygasło. Także koniec w ogóle jakiejkolwiek prelekcji. Fantastycznie, mężczyźni byli przystojni, kobiety były piękne, nie było pyszne, jakaś tam filozofia, no, schronisko, tak, widoki, super, super. Jestem bardzo zadowolona. To jest filozofia w esencji, prawda? Trzeba obcować z naturą, trzeba, tak jak ktoś powiedział, dostosowywać się do twardej rzeczywistości, czyli jeśli wyganiają nas z jednej sali, musimy znaleźć alternatywę i wydaje nam się, że jako filozofowie podołaliśmy. Fajnie, ale zapamiętajcie, wszyscy wy, którzy się wybieracie, Michał Puściennik kłamie. Jakieś suchy są, że niektórzy są wciąż w górach i próbują się uwolnić. Niektórzy przeżyli. Niedobitki już przychodzą. Niewielu jest. Dlaczego pozwoliliście, aby tylu ludzi umarło tam z tej waszej wycieczce? Bo tylu nie wróciło. Oni nie wrócili, bo oni... No tak, zostawiliście. Oni postanowili kontemplować góry na swój sposób. Rozumiem, tak. W formie horyzontalnej. Ale oni kontemplowali przez ten cały czas, jak myśleli... A jucha ciekła. On tam nie ma żadnej zupy. Zobaczcie, tu jest dowód. To się da poznać. Dokładnie. No nie ma żadnej zupy w tym. Ani pół tam zupy nie ma. On tylko udaje. Na szlaku zostawił połowę wycieczki. Zginęli przez niego, ich krew jest na jego rękach. Znaczy takie były założenia. Ja dostałem takie instrukcje od rektora. Od rektora? Bo eliminuję konkurencję, tak? Przecież myślicie, że po co my robimy charakter ogólnopolski? Ja eliminuję konkurencję, zestawowa zostaje. No, rozumiem, że te ich plecaki zabrali... Jesteśmy w stanie w uczciwej konkurencji wygrać, no to używamy podstępu. Ale ten ich dobytek zabraliście przypadkiem. Dokładnie tak. Czemu zabraliście ich dobytek, a nie ich ciała? Co powiedzą ich rodziny? Jak na to odpowiecie? Ja jestem skończony. Jak czujecie się jako współwinni tej tragedii, która się stała dzisiaj? Tyle ludzi zginęło, jesteśmy z siebie dumni. Jesteś cały czas ukryty kamerze.